Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, jak widzicie jestem mały i jak, nie wiem, starsi widzowie to mogą nawet ogarnąć w jakim ja jestem miejscu. Jeżeli ktoś nie widział filmu u Pawła, to koniecznie go zobaczcie, bo od tego tak naprawdę zależy, czy wy będziecie wiedzieli, co się w ogóle wydarzyło i tak dalej. Oczywiście może wam to lekko tutaj streścimy, przepraszam, że ci sprzedałem taką bombę, ale widzicie widzowie, jesteśmy mali. W ogóle fajnie, że powiedziałeś, że ja jestem w ogóle. Cześć widzowie, nie miło, że szybcą przez. A i widzowie, zapomniałem wspomnieć, że jest z nami Emilia. I witam, jesteśmy widzowie, oczywiście witam na serwerze. Patrzcie, widzicie gdzie ja jestem? Nie wiem, czy wy... No właśnie, Emilia w ogóle nie wie, bo jej nie było na tym panelowie, ale czy wy widzowie pamiętacie w jakim my jesteśmy miejscu? Patrz, widzisz tutaj fajne mam kłody? Mhm. I jak to zrobiłeś? Jakie fajne. A ty tak, fajne mam kłody, to tu patrzysz tam, ale No bo ja pamiętam, ja wiedziałam o co ci chodzi, tylko nie miałam myśli. Jak ja to zrobiłem? Ten... To jest magia świąt, wiesz? Nie mogę ci powiedzieć, bo to jest tajemnica, jak ja to zrobiłem. Dobra, słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku ja oprowadzę Emilię po tym palionowie, no bo jej tutaj nie było i ona totalnie nie ma pojęcia jak tutaj, że tak powiem, wyglądało, co tutaj się gdzie działo, więc lekko streszczę jej fabułkę i tak dalej. Ale zanim to, ja muszę wejść tutaj do mojego magazynu i kurczę, ja tutaj przepalam te ziemniaki, a ja tutaj mam smoker, ja nie mogę, ale zwaliłem, tu by się to o wiele szybciej zrobiło. Dobra, biorę te ziemniaki, żebyśmy mieli co jeść, czy jesteś głodna? No tak, ja w ogóle nie mam tutaj nic, rozumiem, masz herbki, to jest moje masz, dam ci, masz to. Dzięki. Masz, to jest takie super. Smacznego. Dziękuję. Ej, a masz miecz na przykład jakiś, bo ja jedyne co, no, to jak mam nic. To... Co ci kurde dzieje? Jak mam to w tych, tu jest, patrz, masz. No zawsze marzyłam o takim złotym mieczu, to jest w ogóle wymarzony miecz. Ile on ma tego? Czekaj. Użyć? No gdzieś jedno pewnie. Zero. Nice. A to uderz mnie. No, no to już, pobawiłaś się? Super. Tak. Dobra. Okej, okay. O nie, bo tu się też tu w sumie zwaliłem, bo mi się marnuje tu węgiel jeden. Dobra, niech to się przepala i tu i tu. Czy ja tutaj mam coś, co bym potrzebował? Oj, tu jest węgla dużo, dobra, niech się pali do końca, tu, elegancko. Ty, czekaj, bo ja nie wiem jak my tu długo będziemy, to ja sobie dam wszystkie te ziemniaki do przepalania tutaj, żeby już nie było tutaj, że tak powiem, problemu z tym. Dobra, niech się przepala. Dobra, lecimy, lecę cię oprowadzić, chodź. Ogólnie to tak, to jest mój dom. Bardzo ładny. Tak. Masz tak, rację. Ładny, serio, ładny. Tak, tu jest ten. Wiesz co to jest za serce? Tu nie, zasłonię ci, żebyś nie widziała. Zgadł. To jest serduszko od Dave'a. A dlaczego od Dave'a? Skąd wiesz? Bo już tutaj byłam i oglądałam. Aha, okej. Okay. Serce, sorry, od Dave'a, bo on tam coś mi zrobił wtedy. Już nawet nie pamiętam co to było dawno, już tego nie pamiętam. Ale to wtedy... Tutaj. Co? Czekam na ciebie w sali tronowej. A, to będzie jakaś informacja od Lucyfera, coś takiego. Tak, sala tronowa, Lucyfera? Zaraz do tego przejdziemy. No bo on tutaj się, on stąd się wziął. Tu patrz, tu mam taką fajną kolejkę. Chcesz się nie przejechać? A nie, mam tutaj wózków, to nie, to się nie przejedziemy. To chodź, jednak, gdzie ty jesteś? A tu. Dobra, patrz, tam jest domek Dave'a, widzisz, elegancki. Chodź, lecimy tutaj, tu są dwa mosty, które prowadzą w dwie różne strony, okay. Pójdziemy w tą, bo w tą stronę idziemy do Palionowa. Patrz, tutaj, zaraz po prawej będziemy mieli ten, taki budynek, który, no, jest powinien więzienie. Być twoim domem. No, ekskluzywnie więzienie moim domem. Tak, tak, bo ty to właśnie jesteś być. Kryminalistą małym. Nie dobra. Jestem kryminalistą. Jesteś. Nie kłam. A ukradłaś coś kiedyś? Przyznaj się. Nigdy. Nigdy? Nigdy. Mi mówiłaś co innego przed nagraniem. Raz ukradłam serce. Faktycznie. Ej, czekaj, bo tu chłopaki biegają, patrz. Tu coś kombinują, tam Dave biega, Herobrine i Palionowy. Tak. Dobra, chodź, idziemy stąd. Dobra, chodź, tędy przejdziemy inaczej do Palionowa, patrz. Tutaj pójdziemy, dobra. Tak, tutaj patrz, tu jest stragan elegancki, to był mój stragan, patrz, ja wejdę do środka. Nie, i czekaj. Dobra, sorry, co tam masz z tymi straganami? Wszędzie stragan robisz na każdym Palionowie. Jestem za niska, żeby tutaj doskoczyć. Zamknięte jest, proszę się nie włamywać. Nie, proszę. Proszę, mogę kupić 5 złotych? Tutaj był kiedyś wieśniak, który kupował, znaczy sprzedawał. A czego już nie ma? Patrz, pokażę ci coś. Chcesz zobaczyć jakąś tajemnicę? Patrz, ale szybko, gdzie? Szybko, bo tu idą chłopaki, szybko. Tu musisz stanąć na tym, na tej klapie. Chodź tu. Gdzie jest klapa? Tu. Nie, tak będzie lawa, już myślałam. No nie no, co ty. Schodzimy na dół, patrz, elegancko, tu. I teraz... Ała! Poszła jak przeciąg. Tutaj, tu jest, patrz, tutaj w tym miejscu jest nielegalny biznes mój i Dave'a kiedyś robiliśmy. Tu była patrz ile tu jest trzciny, widzisz to? Kurde. Widzisz, jaka elegancka. No oczywiście, że tak, dla nielegalnych interesów zawsze warto. Dobra, tu w skrzynkach nic nie ma niestety, tutaj na dół był enchant, dobra, czy mogę pamiętam. Zabrać ten diamentowy miecz, który tam był w ramce? Gdzie?
A tu, no weź se, weź, ja tego i tak nie będę używał. Ja odstawię tutaj... A możesz sobie zabrać nawet kilof i łopatę, nie? A, jakiś mam w ogóle kilof. A, i to jaki, dobra, okej. Okay. Dobra, to wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd. Namrożam do góry, elegancko. Idę. Idę. Tutaj, zapraszam. Uwaga, i musimy kliknąć, oj, czekaj, tu trzeba kliknąć, dobra, wychodzimy. O, zdążyłaś, patrz, widzisz, że jesteśmy w innym miejscu, tam jest stragan, patrz, tu jest stragan. A my wyszliśmy właśnie z jakiegoś kurde... A tutaj da się wejść? Tak. Jak to zrobiłeś? No, zaklęcie magiczne, chodź. Chodź tutaj. Chodź. Gdzie ty jesteś? Tutaj, tutaj jest szeryf. Tu jest szeryf, widzisz? Ja jestem szeryfem dzisiaj. Tutaj. Ładnie. Dzień dobry, koleżanko. Czy jest jakiś problem? Nie ma problemu. Nie ma problemu, dobrze. Elegancko, dobrze, chodź, idziemy. A, co? To jest więzienie jakieś takie. Tak, tam więzienie, no mogę cię tam zamknąć, chcesz? Bo to było przed tamtym więzieniem, to jest teraz już nie... Aha, a Przepraszam, po prostu zobaczyłem cię i jakaś agresja wskoczyła. Dzięki. Nie, dobra, chodź, idziemy tu, patrz, tutaj jest domek syna Paliona. Dobra, syna Paliona, tak, syn Paliona to jest, tu. Piernicze, to mnie tutaj, dalej przeraża w ogóle. Tutaj, no właśnie. Chciałem przypomnieć, że ten chłop mnie chciał zamknąć, porwać i w ogóle uwięzić w swoim tych synowicach? Tak. Tak było. Ja nie i tu jest spotkać. Jego, tu jest jego dom. A tutaj jest dziura duża. Wiesz, co tu się stało w tej dziurze? Nie, nie mam pojęcia. Tu był wielki wybuch, tam była bomba. Tu kiedyś stał dom Dave'a. Ale czemu? W sensie, jak tutaj, tam jak są te lampki, to wydaje mi się, że tam stał ten dom i tak tu wybuchło coś. Aha, ale to dlaczego w tej... Albo nie, albo on tu był na środku? Chyba był na środku, co? Ale kto podłożył tą bombę w takim razie? No właśnie, kto ją podłożył? Już właśnie nie pamiętam, wiesz. Widzowie, musicie mi napisać w komentarzu, kto podłożył tą bombę, bo ja nie pamiętam. Ej, serio. To już było tak dawno, że już nie pamiętam, bo tu się za dużo historii dzieje już. Za dużo historii, za dużo wątków. Wydaje mi się, że w sensie bardzo prosta piłka. Tą bombę podłożył albo Lucifer, albo Pennywise. Ale raczej Lucifer. A co to jest? Jego zamek, domek, czy co? No właśnie, to był w ogóle pierwszy budynek tutaj, który przyjęliśmy. On tutaj był od początku. No a i tutaj, prawda... A to jest od Lucyfera, czy co? No chyba tak. No to on coś tutaj przejmował, nie? Ale a propos Lucyfera, to my jeszcze przejdziemy do smaczków. Patrz, tutaj dom Paliona, który nigdy tutaj nie był. Właśnie, kto tutaj był na tym Palionowie? Ty? No to nie, to syn Paliona zbudował, nie? Bo Dave? On mówi, że a tutaj, no i syn Paliona. No i... Czyli byliście tutaj? No. Ale od samego początku? Nie, na początku był jeszcze z nami Kloc i Palion, ale Paweł później pojechał w delegację. Aha. A Kloc? A Kloc też. On, Kloc dostał powołanie do wojska za granicę. Nie wiem, po prostu, wiesz, musiał wyjechać. Patrz, a tutaj, tu jest taki, patrz, elegancki, widzisz? Fajny posąg. To jest właśnie Lucyfer? Nie no, to jest posąg, a nie Lucyfer. No, posąg Lucyfera? No, dobrze myślisz. Jak coś to nie wygląda jak Lucyfera, ani zrobię trochę. Ci zdjęcie, stań se tu i zrobimy ci zdjęcie, co? Dobra, dzięki, no. Dawaj, czekaj, muszę się ustawić. Ja muszę stanąć dalej, No, ładnie mi ujmij. Nie jestem za gruba teraz? Jest dobrze z tego profilu? Nie, jest git. Dobra, usiądź się. Dobra. A weź ten, stań tak jakby plecami do ten i tak po prostu napnij mięśnie. Co? Dobra, napinam się, no. Dobra. Jest git? Zrobiłeś? Tak. Ała! Co to jest? Co to jest? Ej, ja nie mogę. To było straszne. Chodź. Umrzeć. Ale jak, tam? No wskakuj, no. Ale czekaj. No wskakuj, ja wskoczyłem. No dobra, no ja też w takim razie. Aha, to nie działa w ten sposób. To jest drugi przycisk, no dobra. Idę po was wypierdki, co on pisze? Co? We. Daj nam spokój. Dobra, chodź tutaj. Tu mamy taką, to jest ogólnie miejsce, w którym Lucyfer tutaj, prawda, miał swoją elegancką... Wal się. Lucyfer zastał się na spokoju robić. Oj. Czekałem na ten dzień. No ej, tutaj, tu... Mnie. Jestem niezauważalny. No, faktycznie ciężko ciebie znaleźć. Chodź tu, cwaniaku. No dobra. Nie mogę, mam ważniejsze rzeczy do roboty. Patrz, a tu tą dźwignię, jak się klika, to patrz, o, tu jest za przejście eleganckie, widzisz to? Kolejne super przejście, no dobra, wyszedł. I tu jest dobra, zakazana księga. W sensie już jej nie ma, bo w sumie była tu kiedyś, nie? A za obrazem to tutaj gdzieś... Na pewno. Dobra, kto pierwszy znajdzie przejście za obrazem, wygrywa. Dobra. No, mam.
O, no tak właśnie mi się przypomniało, że to tu. Ej, dlaczego wskakujesz do lawy? No ty mnie popchnąłeś. Nie, tam. Ja się nie popchnąłem. Popchnąłeś mnie, dobrze, że miałam tutaj jabłko. Fajnie, no. No weź, ja tu nie chcę, będzie się boję. Ej, jak to się stało, że Dave dwa razy wyszedł? Szybso. Jak się stało, że Dave dwa razy wyszedł? Nie wiem, wypuść mnie stąd. Dobra, chodź. Chodź, chodź tu. Ja się boję, chodź. Tu być. Nie mogę, Dave się chodź. Dubluje. Tu, tu na dół zejdź. No dawaj, nie bój się. No dobra, ja idę pierwszy. Idziemy razem. Tu nie możesz pękać, nie? Pękłam już. Luz, nie pękaj. Jezu, jak się wstraszyłam, że spadamy, ja pierdolę. Patrz, tu jest ta sala tronowa, o której mówiliśmy. Oż kurczę, i to jest, ja to jest tron Lucyfera. Ja się boję. Aha, mogę sobie usiąść, zrobisz mi zdjęcie. Możesz, znowu? Możesz, mogę, no. Ale zrobisz mi zdjęcie? Dobra, to tak. Czekaj. Tylko tak, żeby było widać, że wiesz, że siedzę, no nie? Na takim piekielnym dobra. Tronie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, o, teraz jak się piekielnie ten. Dobra, dawaj teraz. A weź tak, schowaj się bardziej w tym ogniu. Dobra, dobra, a ty mnie widzisz przez ten ogień w ogóle? Nie, totalnie nie, ale dobrze, okay. Mam to jabłko, dawaj. Dobra, dawaj, no. Robię zdjęcie. Jestem, a widać mnie chociaż trochę? Tak, czekaj, widać dobrze. Dobra, wyskakuję co jakiś czas, dobra. Już o co chodzi, nie? Nie, już zrobiłem zdjęcie, no. Ej! No weź, gdzie ty jesteś? Nie możesz mnie tak zostawiać samej. Nie, proszę cię, weź tu po mnie, przyjdź. No Szybson, ja nie wiem gdzie mam wracać, nie wiem gdzie mam iść, którędy, proszę weź mnie stąd. O, są schody. Jak się stąd wraca? No weź, ty wiesz! No dobra, ja czekam na ciebie tutaj po prostu. Ja odzywam się, dopóki ty się nie odzywasz. Widzę cię. Jest. No tu jesteś, no co za... No co za, po prostu jesteś okrutny, ja tutaj przeżywam na koszt chwilę mojego życia. Ała. Kurczę, nie zdążę zamurować. Excuse dobra. Me? Dobra, słuchaj. Lecimy dalej. Dobra, patrz tam, o, zabiorę cię do domu strachów, chcesz? Nie. Chodź. Wystarczająco. Chodź tam, lekko tylko straszy. Mhm. Na pewno. Ej, co jest grane? Wystarczy mi ujął. A nie, dobra, on joined the game też miał. Dobra, bo ja już zlagowany byłem, nie? Dave dwa razy wyszedł, już myślałem, że Paweł też, po prostu nie zauważyłem, jak on wszedł z powrotem. Dobra, chodź. Idę. Nie pękaj. Podążę, pękłam już dawno temu. Dobra. Masz, wiesz, czyj to jest dom? No, to jest dom strachu, tak? Tak, ale wiesz czyj? Nie, Pennywise'a. Wiedziałam. Pennywise. Tutaj wygląda mieszkał. Strasznie. No. Bo jest strasznie. O co chodzi z Pennywise'em? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Ej, gdzie ty jesteś? Nie, no znowu mnie zostawiłeś tutaj. Nie, ja tylko zwiedzam. No ale weź tu po mnie przyjdź. Au. Czemu tam jest lawa w ogóle przed tymi drzwiami? W którą stronę tu idzie? To są jakieś nie wiem. Pułapki? Tu jest dużo pułapek, no ale ja wszystkie znam, a ty się we wszystkie złapiesz pewnie. Nie. Ja dam radę. Dobra, zagrajmy w chowanego, ja się schowałem. No super. Ja chcę się kichać jednocześnie. Kichnij se, a co? O, znalazłam cię. Brawo. Dobra, tu nic nie ma ciekawego, tak sobie przypomniałem, że w sumie to tutaj nudy były. Dobra, idziemy w lepsze miejsce, Patrz, pokażę ci. To jest dopiero taka dzicz, że szok, nie? Ty mam, więc... dobra, to już na Palionowo. No tak, idziemy w stronę Palionowa, chodź. Pokażę. Nie, ale na Palionowo. Ale to jak mamy tam wrócić? Ja nie wiem, jak mamy tam wrócić. Nie wiem, kurde. Dawaj, ja ci pokażę. Teraz ci pokażę najfajniejsze miejsce chyba tutaj, jakie istnieje, naprawdę. Mhm. Serio. Dobra, widzowie, wyciszenie się na Discordzie. Mhm. Ja mam podkę na niewidzialność teraz. Ale właśnie zgubiłam cię. Idziemy do tuneli i ja ją tam zostawiam. Nie no, dawaj, chodź. Przecież idę gdzieś. Chodź. Ja się zgubiłam. Jak mnie zgubiłaś? Nie wiem, gdzie to czekam tu na siebie. Dobra, widzowie, tam tunele Pennywise'a, tam ją zamkniemy, to zostawimy ją tam. Co? No. Ale gdzie ty jesteś? Dave'a. Nie wiem, nie mam pojęcia, widzę dom Dave'a. Widzisz dom Dave'a? Ja się zgubiłam, no. No to dobrze, że widzisz dom Dave'a, dobra. Ja idę też tam w takim razie. Ja też widzę dom Dave'a. Dawaj. Nie widzę cię. No czekaj, bo muszę tam dojść. To nie jest no, takie łatwe. No ty coś kminisz dziwnego. No nie, no jestem koło mojego domku! Twojego domku. A ja jestem tak w ogóle od tyłka strony, tak trochę. No trochę tak. No, ja nawet nie ja widzę jestem. Twojego niku. Ja ciebie też nie widzę, widzę jakiś most.
Co? No widzę cię, chodź tu, tu. O, dobra. Tu, zapraszam. Sorry, no nie ogarniam tego Palionowa. Ty troszkę jesteś taka nieporadna, no. No. No bo nigdy to nie było, no skąd mam wiedzieć, gdzie mam iść? Dobra, chodź, tu jest najfajniejsze miejsce. Idę. Dawaj. Co to? Są kanały. No to super. No? No to super, no to elo. No to nara. No dobra. I tutaj teraz pokażę ci fajne zakam... Czekaj, kurczę, co tu się dzieje? Tu jest dużo mobów. Chodź. Oj, ale... Wiesz, że mogłeś przepłynąć. Mogłem, ale nie chciałem. Okej. Okay. Chodź tu, tu, bo ja znam drogę. Jesteś za mną? Chodź. No znam, oczywiście, że znam, a co? Mam wrażenie, że idziesz w jakieś random okolice. Czekaj, nie, czekaj, pogubiłem się. Mhm. Czekaj, lekką kraksę mamy. Co? Nie, robisz? Nie. Ej, no kurde! Nie wytrzymam z tobą. Dawaj, no, dawaj. Gdzie idziesz? Chodź. No idę. Ale po prostu jesteś farfocem największy na całym świecie, no po prostu nie znoszę cię, przysięgam. No poszedłeś w drugą stronę, no po prostu, no super, no i fajnie się bawisz. Dobrze ci z tym jest. Bardzo dobrze mi z tym. Po prostu mnie tutaj coś... Dobra widzowie, trolujemy ją teraz, ona mnie teraz nie słyszy. I teraz robię z nią akcję. Jak będziesz cicho, to będziesz ten, bardziej niewidzialny. Robię z nią akcję, patrzcie widzowie. Ona nie wie, że ja się wyciszyłem. Uwaga. Widziałam cię, kurde! Przyjdzie ten głupi zombie tutaj. No nie, najgorsze jest to, że nie umiem strzelać nad byciem małym. Patrzcie. Ała. Widzisz, że tutaj umieram, szybko ty mnie zostawiłeś po prostu tak sam ze sobą. Dobra, teraz cię już widzę. No i co uciekasz? Widzę twoją strzałę, szybcą. Czemu taki szybki jesteś, a ja taka wolna? Co to ma znaczyć? No widzę cię! No Szczypson! No przestań się od niej odzywać, no wyciszyłeś się, widzę, że jesteś wyciszony. Sobie teraz odcinek bez zawiedzeń gry, bo już sobie bekę ciśnie. A widzowie, uciekamy! No, uciekamy! Przestań, no proszę, uciekamy! Ja, mi się nie podoba, co? Mi się to nie podoba. Nie wiem, gdzie ona jest, zgubiliśmy ją. Zgubiliśmy, ale dobra, idę tam z powrotem. Idę tam z powrotem. Stoi tu, spychamy ją. Dobra, ona mnie spycha, bo mnie widzi, bo mam kurde strzałę. Skąd ona wie, gdzie ja jestem? I skąd ty wiesz, gdzie ja jestem? No bo cię strzałą uderzyłem. Aha, dalej mam tą strzałę. Aha. No dobra. Co to są za pranki na mnie? Nie, jakie pranki? Pranki. Nie ma żadnych pranków. To są pranki. Niemiłe pranki. Co ty robisz? Czemu ty opuszczasz mnie? Czemu ja cię nie opuszczam? Co ty mnie opuściłeś jako pierwszy? Nieprawda. Prawda. Pozostawiłeś mnie na pastwę losu. Ja nie wiedziałam, co on ze sobą robi. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Prawie umarłam, rozumiesz? A ty po prostu... Ej, dobra, ale czekaj, bo mi rozwaliłaś Jan. Ja nie mam jak zejść teraz. Znaczy wejść. Nie. Gdzie ty jesteś? Jak mnie zrzucisz, wiedziałam, że to zrobisz! Ale dobry to był troll, widzowie. Dobrze, dziękujemy bardzo za oglądanie. Oprowadziłem Emilię po Palionowie. Pokazałem jej, co to znaczy strach, pot i łzy. I widzimy się na kolejnym odcinku. Oczywiście, no, jesteśmy dzieciakami teraz. Musimy się zmierzyć, prawda, z trudnościami bycia znowu głupim, małym dzieciaczkiem. Znaczy głupim, może nie głupim, ale takim głuptasem małym. Bo Emilia to zdecydowanie mały głuptas jest. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Elo!